Trenerze, ja zapytam przewrotnie, jakie pozytywy można z dzisiejszego meczu odnaleźć? Pozytywy. Teraz na gorąco, trudno. Musiałem już zobaczyć mecz ponownie. Na pewno w trzeci set walczyliśmy, graliśmy punkt na punkt. Nie wygraliśmy ten mecz bardziej technicznie niż mentalnie. Błędy, które popełniliśmy, były bardziej techniczne. Zespół przeciwny grał nie zaskakujące. Widzieliśmy, że będzie trudne. Grał bardzo dobrą siatkówkę, przede wszystkim w kontrataku. Wszystko, co mieli w kontrataku, tak skończyli w miarę łatwo. I to nam spodobało. Naszym styl gry jest robić mało błędów i potem i blok. Także tutaj nie udało się ani blokować. No, wybroniliśmy dużo piłek, ale nie wystarczył. Nie wystarczył, bo nasz blok dzisiaj razem z tym cały system, zagrywka, blok, kontrataku, to nie funkcjonowało tak. Jeszcze ewentualnie można było powiedzieć, że dwa sety w miarę wyrównane. Ten drugi set, no to nie ukrywajmy, tragedia. Co tam się stało? No, nie wychodziło nam praktycznie nic. Jest materiał do analizy, żeby nie popełnić ten sam błąd na następnych meczach. Trudno powiedzieć, co się stało. Z dziewczynami rozmawialiśmy w przerwach. Byłem przekonany, że mamy wracać i walczyć. No i wracaliśmy, walczyliśmy, co prawda. To nie można, o tym nie można narzekać, ale o dużo inne rzeczy to musimy poprawić na pewno. Z takich spotkań można się wiele nauczyć, prawda? Te porażki nawet w takiej Orlen Lidze, no, z klubem tak utytułowanym jak Sopot, na pewno mogą przynieść plusy na późniejsze spotkania. Wasze nastawienie jest dalej. No mam taką nadzieję, tak. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy padło to pytanie, czy nie padło. Dzisiaj drużyna wydawała się taka zagubiona. Nie było takiego elementu, który mógłby wlać pozytywną energię, prawda? No comments, jak to mówią. Nie, zagubiona nie. Wiedziały, co mają zrobić. W miarę tej naszej ustalenia śledziliśmy to, co mieliśmy robić. Tylko, że no właśnie nie wychodziło bardziej ze strony technicznej to, co chcieliśmy robić. Tyle. Mamy pracować na nasze mankamenty, żeby było lepiej następnym razem. Oczywiście.